Bardzo nisko kłaniam się Państwu po przerwie. 507-964-253, 507-964-253. O tym, że się zmieniła lokalizacja spotkania z Sakiewiczem, że w Książenicach, to Państwo... Ja jeszcze powiem na koniec, jak nie zapomnę, to Państwo na pewno pamiętają. My byliśmy przed chwilą w tym, w Sejmie byliśmy, prawda? O, to ja bym chciał jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, która tam się dzisiaj zdarzyła w tym Sejmie. Dzisiaj podczas bloku głosowań w Sejmie na mównicę wszedł Jacek Ozdoba. No, tradycyjnie nazwał Hołownię marszałkiem rotacyjnym. Powiedział tak, mam takie pytanie, bo jest jedna grupa, która się cieszy z obecnych rządów. To 20 tysięcy więźniów, których zamierzacie wypuścić z więzienia. W ramach czego? Docenienia, że na was zagłosowali? Na te słowa posła Ozdoby zareagował minister sportu Sławomir Nitras. Zwalniamy miejsce dla was, tak powiedział Nitras z ław sejmowych. Cicho bądź tam, Nitras, siadaj, bo przedawkowałeś politykę już dawno, odpowiedział mu Ozdoba. Natomiast rotacyjny neomarszałek Hołownia stwierdził, że poseł suwerennej Polski naruszył powagę Izby. Cieszę się, że Naleśnik cicho siedzi, a ty tam King Kong też cicho siedź, tak mówił Ozdoba, zwracając się do posłów Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego i Jakuba Rutnickiego. Państwo naprawdę chcą, żebyśmy dawali więcej z tego sejmu? No może tak, ja nie wiem. Nie chcę się dowiadywać nawet, jaka jest prawda o was. Nie wiem, czy wszystkie lemingi mnie nie słyszą, bo no powinny szczególnie te z miasteczka Wilanów i wrocławskiego Jagodna. Dlaczego? Oto jak was potraktował dzisiaj w Radio Z Grzegorz Schetyna. Telekino, bardzo uprzejmie proszę. Pierwsze pytanie. Jeżeli właściciel salonu samochodowego obiecywałby swoim klientom, że w 100 dni sprowadzi dla nich 100 aut, a po 100 dniach okazałoby się, że sprowadził ich tylko 8, to czy nazwałby pan takiego właściciela oszustem i czy zachęcałby pan ludzi, aby kupowali auta u takiego człowieka? To, rozumiem, że chodzi o 100 konkretów. Zastanowiłbym się, w jakiej cenie są te auta i czy on realizuje to zobowiązanie, które zgłosił w ofercie promocyjnej, czy w ofercie sprzedaży. Rozmawialiśmy. Sam pan się śmieje z tego. No bo, śmieszne, nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiej sytuacji takiego dealera, który by sprowadził stałt. Albo podpisuje umowę wcześniej, jak nie ma twardego zobowiązania, to ich nie sprowadza po prostu. Po co obiecywać? Ale pod to... Podpisał umowę? Nie podpisał. To jest... No jak kampania wyborcza, to jest swego rodzaju umowa z wyborcą. Mówię o tym sprzedawcy samochodu, oczywiście. Dobrze wiemy, o czym mówimy. Ja was bardzo przepraszam, lemingi, ale ja wam powiem tę prawdę trudną dla was. Prosto w twarz, prosto w oczy. Oni was mają za kompletnych durniów. Za kompletnych, naprawdę. Śmieją się wam w twarz. Tak jak ten przed chwilą. No ale przecież oni chyba wiedzą, co robią, bo znają was najlepiej, tak? To się powinno puszczać, ten fragment rozmowy z Grzegorzem Schetyną przed każdą kampanią wyborczą, moim zdaniem. Teraz są wybory samorządowe, jak znalazł naprawdę. Jeden cytat chcę Państwu przypomnieć z wczorajszej konferencji. Ja już na to zwracałem uwagę wczoraj. Co powiedział Tusk? Obecny rząd przez 3 miesiące zrobił więcej niż jakikolwiek rząd wcześniej w historii RP w warunkach trudniejszych niż inne rządy przed nimi. Tak. On tak powiedział. No dobrze. Rotacyjny neomarszałek Szymon Hołownia dzisiaj wywołał zdumienie na konferencji w Sejmie. Zaraz powiem czym. Przepraszam. A, pani Małgosia z przyczyny. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim w domu wolnego słowa. Ja już się nie będę pastwiła nad tym młodym człowiekiem, który dzwonił z Warszawy, bo ja mówię tylko tyle. Takich to trzeba ignorować i to jest dla nich największa kara. Jak się wchodzi w polemikę z takimi ludźmi, to oni się czują bardzo dobrze. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że Reagan, Ronald Reagan, prezydent USA, też był aktorem, a Zeleński komikiem. Musiałabym jeszcze pogrzebać trochę w historii, jak to było z tymi studiami, a jeszcze bardzo wczoraj mnie zburzyła ta ginekolożka,
nie wiem, studia medyczne skończyła w tym i specjalność ginekologia i położnictwo najprawdopodobniej i mówi, że w moim łonie to był pasożyt. Ja powiem tak, nie urodziłam pasożyta od pierwszych dni, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, to się cieszyłam, że to jest moje dziecko. A ja tej młodej i tym podobnym, którym się naprawdę powywracało w wełbach już dokładnie, to proponuję, żeby codziennie 2 godziny stały na rękach, to może im coś ze stringów popłynie do mózgu. A jeszcze tak, bardzo mnie rozśmieszyła, tym razem nie pomyliłam, panie redaktorze, ta aktywistka środa, pani profesorka, powiedziała, że ona nie była na tym proteście, a tam takie wulgaryzmy leciały, jeżeli chodzi o tą pigułkę, na tym proteście tych wariatek, które latają po Warszawie od czasu do czasu. I ona wywiozła córkę, bo ona była z córką za granicą, bo jej córka urodziła wnuka za granicą. Więc ja powiem tak, aktywistę środa, i dobrze zrobiłaś, bo jak się dowiedziała, że Leszczyna jest ministrem zdrowia, to natychmiast wywiozła córkę z Polski, żeby urodziła za granicą. I tym wszystkim, tym szwabolubnym, bolszewickim, temu pospólstwu, to powiem tylko krótko. Jak Leszczyna jest ministrem zdrowia, to ja mam taką dobrą radę, która sama z niej skorzystam. Kupujcie urny i trumny na zapas, bo się to źle skończy. Stawki mniejszej nie będzie. Tak powiedziała Leszczyna. Ona se nie da tej stawki na zdrowie wyrwać. Niczego nie będzie. A jeżeli chodzi o te 2 miliardy euro na amunicję, to powiem tylko jedno. Przecież wiadomo, że trzeba to sprzedać. Jeżeli chodzi o Szwabów, i tak będę mówić, jak mi się będzie chciało, ty młody z Warszawy, od Szwabów, trzeba będzie kupować amunicję, a chodzi o to, że będą nierentowni i Szwaby ich kupią. Tak jak kupili fabrykę jakiejś tam amunicji na Węgrzech i nawet Orban dostał 24 miliardy w Hiszpanii i w sumie Szwaby zajumały 122 miliardy euro. I to o to chodzi. A jeżeli chodzi o prezesa Narodowego Banku, pana Glapińskiego, to przecież wiadomo, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Przecież Tusek dostał taką reprymendę. Musisz Polskę wziąć do euro, bo nie wiecie państwo, co to jest dostać się do euro. Ja to przeżyłam, jak byłam na emeryturze i jeździłam do Włoch. W 2001 roku, w 2002 roku Włochy weszły do euro. To było, jeżeli chodziło o jedzenie, to nawet tak dużo nie podrożało, bo był przelicznik. 2000 lirów to było 1 euro. Ale wszystkie czynsze, teraz odzież, te wszystkie przemysłowe artykuły podrożały o 100%. Jak można było na targu za 5000 lirów kupić naprawdę fajny sweterek, czy fajną spódnicę, czy nawet torebkę, czy spodnie, to potem to było 10, ale euro. To było potem też 5 euro, ale to było 10 tysięcy lirów. Ja to wszystko przeżyłam. Przeżyłam jak protesty, bo siedziałam po 3 miesiące co roku nad Adriatykiem, bo miałam przyjaciółkę, która wyszła za Włocha i byłam na emeryturze, więc nic mnie nie trzymało w Polsce. I bez przerwy były protesty, a Merkelka była zawsze z wąsem na tych protestach. Chcecie? Ja to życzę temu pospólstwu. Oni mają dostać tak po Neumannie, że nie wiem, czy się czegoś nauczą. Jak będą głodni, to się może czegoś nauczą. Jeżeli chodzi o tą amunicję, to przywiózł pryszcz. Tusek przywiózł pryszcza na lewym pośladku. Miało być 11 miliardów, dostał 2. A to popychle Tuska, ten doktorek Ojboli i ten Fagas z tej Dreistrasse, to proszę państwa, to oni się idealnie obydwoje nadają. Co Tusk powie, to oni całują buciki i robią to natychmiast. Proszę zobaczyć,
co mówili i co jest. Więc ja mówię tylko tyle. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę. Żal mi tylko mojej rodziny i ludzi, którzy jeszcze myślą normalnie, ale trudno. Musimy to przełknąć. Ja mam bliżej na ruszta niż do życia, więc ja się cieszę, że jestem już taka stara. Tylko żal mi mojego syna i żal mi wnuka i prawnuka i wnuczki, bo będą żyli w tym okupacji szwabsko-bolszewickiej. I ja zawsze mówiłam, jak mi ktoś mówi, że mamy wolną Polskę od 89 roku, to ludzie, to nie ma nic gorszego, co mnie doprowadza do wściekłości. Jak Bolszewia rządziła, tak rządzi. Jak Szwaby od Tuska się zaczęło, tak rządzą. I tylko powiem tyle, te 11 milionów, które głosowało na to pospólstwo szwabsko-bolszewickie, co rządzi teraz, to powiem tylko tyle. Dobrze wam będzie. Będziecie mieć tak, jak ja sobie to ułożyłam. Dostaniecie tak po Neumannie i tak będziecie mieli dobrze, że będziecie się żryć między sobą. Może mnie już nie będzie, ale młodzi, którzy może mnie teraz słuchają, to sobie przypomną moje słowa Małgorzaty z Pszczyny. Ja się urodziłam w 1946 roku. Nawet Trump grał w jakimś filmie, jeżeli chodzi o zawody. I powiem tylko tyle. Ja to sobie wymarzyłam, że dopóki nie dostaniecie tak, jak się należy, te 11 milionów i całe wasze familie, to tak będzie. Jeżeli chodzi o te pszczyniary, a najbardziej to się cieszę z tego, co robi Tusk, o te pszczyniary, co były na spędzie z Tuskiem. Wy to macie, wasze dzieci nie kupują kampery, bo tutaj jest naokoło Pszczyny, są lasy, są pola, będą osiedla jak w Ameryce. Kamperów, całe takie kampingi, bo tak ludzie mieszkają w Ameryce też i wy też tak będziecie mieszkać. A jeżeli chodzi właśnie o to, trzeba wygarnąć prezesa Narodowego Banku po to, żeby wszedł jakiś debil, szybko będzie euro, będzie, jeżeli nie pod koniec roku, to w przyszłym roku na początku na pewno. A wtedy dopiero będziecie wiedzieli, co to znaczy. Nie mówiąc o tym, że jak teraz ja specjalnie sobie notuję, bo ja jestem słabowidząca i bardzo często pytam albo klientów, albo panie w moim polskim markecie, jaka jest cena, bo nie będę chodziła ze szkłem powiększającym, bo mi też już niedużo daje. Więc notuję sobie olbrzymimi cyframi, ile kosztują teraz pomidory, ile kosztuje masło, ile kosztuje bułka. I proszę Państwa, 20% podrożeje co najmniej. Bo to, że 5% będzie uwolniony VAT, a marże, a dojazd, a jak dojdzie prąd, to dopiero będziecie widzieć, co to jest. A najlepiej to tak sobie życzę, jak ci, co Piotrowice, bardzo dobrze znam te dzielnice, Piotrowice, Łaziska, Mikołów, ci, co nie chcieli Podlesie, potem jeszcze tam są Murcki, ci, co nie chcieli kolei tych szybkich prędkości, dopiero dostaniecie po Neumannie, jak będzie, już jest ta dyrektywa ocieplania domów. To wy będziecie się wyprowadzać i w namiotach mieszkać. Bo jak nie zrobicie tego za kilkadziesiąt tysięcy, na które was nie stać, to nie zrobicie tego, co będzie w dyrektywie, to jeszcze dostaniecie karę. I mało tego, to budynki będą wyprowadzane. Ja tutaj w Pszczynie, tu jest to wszędzie ogrzewanie gazowe. Ja już to widzę, co się tu będzie działo. I te pszczyniary, które były takie dumne, siedziały na tym spędzie z tym ryżem, to będziecie miały. Ja tak czasami, jak jeszcze byłam w dobrej kondycji fizycznej, to czasami tak jeździłam sobie i patrzyłam. Mało który dom, bo tu jest dużo domów takich jednorodzinnych, mało który dom jest tak ocieplony na przykład jak mój blok. Jeszcze stare szlichty, takie rzucone na cegłę, na nie wiem, na 2-3 milimetry, tego tu jest pełno. Wyprowadzicie się, pszczyniory i pszczyniorze. Wy będziecie wiedzieli, jak moja mama mówiła, o gruszkach w popiele. Życzę wam tego.
Życzę z całego serca. Żal mi tylko ludzi normalnych, ale damy radę. No i Polski szkoda. Dobra, dziękuję bardzo Pani Małgosiu. Pozdrawiam serdecznie, zdrowia i spokoju. To jest tak, że to Pani operowała miliardami. To tam są miliony, bo to było 500 baniek, pół miliarda. Więc to nie biliardy, tylko miliony z tym pasożytem. Pasożyt jest w łonie. Jak się urodzi, to jest udręka. Więc Pani nie miała szans urodzić pasożyta i tak dalej. Co do Tuska, facet prawdę mówi. Mówił, że chleb będzie po 30 zł. Oczywiście, że będzie. No tylko patrzeć kiedy. Z tym euro, każdy Włoch, z którym ja rozmawiałem, to mówi, żeby absolutnie żadne euro. Kochają Polskę, że tu są złotówki, że nie ma euro. Miałem Państwu powiedzieć, co tam dzisiaj wymyślił neorotacyjny marszałek w Sejmie, że tak zdumiał wszystkich. No, powiedział, że to jest nieprawda, że oni kiedykolwiek mówili o jakimś dobrowolnym ZUS-ie. No tak powiedział, no jak bum cyk cyk. Kiedy przeczytamy sobie 12 gwarancji trzeciej drogi, to tam jest napisane, mógłbym nawet zacytować dosłownie, że wakacje od ZUS-u chyba takie sformułowanie jest tam dla tych, którzy znaleźli się w kryzysie, znaleźli się w kłopocie. Nikt nigdy formalnie w trzeciej drodze, zawierając koalicję, nie obiecywał nikomu dobrowolnego całkowicie ZUS-u, dlatego że to nie jest dobry pomysł. Żeby można sobie tak wybierać, czy się ten ZUS całkowicie płaci, czy też go się nie płaci i tak dalej, i tak dalej. Radosław Fogiel się odniósł do tego i przypomniał liderom trzeciej drogi, Kosiniakowi też, wspólne wystąpienie podczas spotkania ze swoimi wyborcami podczas ubiegłorocznej kampanii. To są ludzie, o których głosy prosimy. Będziemy waszym reprezentantem. Dajemy gwarancję dobrowolnego ZUS-u w pomocy dla mikrofirm. Stawiamy na przedsiębiorcę. Powiedział wtedy na wyborczym spotkaniu Kosiniak. Panie premierze Kosiniak-Kamysz, jakiś facet się pod pana podszywał i obiecywał dobrowolny ZUS, bo przecież gdyby to pan mówił, że daje gwarancję, to by pan przecież dotrzymał słowa, prawda? Tak napisał Fogiel. A tam naprawdę bez żadnego trudu można znaleźć w necie mnóstwo materiałów propagandowych trzeciej drogi, gdzie oni mówią o tym dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców. No Max Hibner nie był taki wyrafinowany jak Fogiel, bo napisał tak. Nawet nie zaczął się Sejm, a marszałek Hołownia już opluł swoich wyborców. Trzecia droga nigdy nie obiecywała dobrowolnego ZUS-u. Trzeba przyznać, że lubią w tej plfocinie pływać, zwłaszcza ci mający mentalność młodych z Jagodna, którzy zagwarantowali ten kabaret. Ja tak patrzę na zegar, bo chciałbym jeszcze przed samym końcem raz przypomnieć, że proszę Państwa, to spotkanie z Sakiewiczem, które miało jutro odbyć się w Milanówku, to ono się nie odbędzie w Milanówku. Jutro o 18:30 w Książenicach przy ulicy Mazowieckiej 121A będzie na Państwa czekał pan redaktor Tomasz Sakiewicz. Ja bardzo uprzejmie dziękuję i zapraszam w imieniu Adriana Boreckiego na podsumowanie dnia. To już za 5 minut o 22:30.